Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę 5, nie wiem czy 5, czy 6, czy 7, czy 8 i jak tam pójdzie mi. Po prostu parę małych modów, które warto mieć w grze po prostu, bo gra jest wtedy fajniejsza, bo ułatwia i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od czegoś związanego, moi drodzy, z jedzeniem. Ja nie wiem, czy jesteście team słodkie, czy team słone, ale ja jestem zdecydowanie team słone. I jak ja to zobaczyłam, to mówię, kurde, muszę wam to pokazać w odcinku. Więc to jest maszyna do chipsów. Tak, maszyna do chipsów. Ja zdecydowanie wolę jeść to właśnie słone przekąski typu paluszki, krakersy, czy chipsy, niż właśnie czekolada, czy coś takiego. I jak sobie zobaczycie, to jest po prostu automat, gdzie macie różne smaki chipsów. Barbecue bananowy, mamy chili, mamy limonkowe, o kurde dziwne, sojowe by było, co to nie wiem, tomato, jak to mówią, są naprawdę różne, weźmy sobie chili cheese, ser chili, dobra, i jak widzicie mamy sobie to już w naszym wyposażeniu, także otwieram. Gdzie to jest? Tutaj jest, także proszę cię, moja droga, zjedz to sobie, bo dostajemy również nastrojniki za zjedzenie właśnie tych chipsów, co też jest fajne i naprawdę mi się bardzo podoba. A bardziej jak to cute wygląda. I ona sobie teraz, jak widzicie, będzie ładnie, aha, stół mi zniknął. I jak widzicie, ona teraz sobie będzie ładnie je po prostu wcinać. Ciperki, jak smakują ci, czy ci nie smakują? Może ci nie taki smak wziął? Kto wie? Pokaż, moja droga, jak ci tutaj... O, patrzcie, ładnie pachnie, ładnie pachnie. No. O, zjadła wszystko. I jak widzicie, dostajemy nastrójnik właśnie o zjedzeniu chipsów. I na każdy smak właśnie one są. Także naprawdę bardzo fajna opcja. Mi się to podoba. Niech sobie też mają coś od życia, troszkę tych niezdrowych rzeczy, bo czemu by nie? I teraz przejdźmy do następnego moda. Drugi mod jest stworzony w ogóle przez Polkę, także bardzo fajnie i dotyczy on realistycznego pływania, a mianowicie Sim od razu nie umie, nie wiadomo jak pływać i się mu trzeba tego nauczyć, co mi się bardzo podoba. Jak widzicie mamy opcję lekcji pływania i tutaj mamy, czy nagle zdałeś sobie sprawę, że pływanie wymaga czegoś więcej niż sprawności fizycznej, czy zaczynasz tonąć prawie zaraz po wejściu do wody, a może po prostu chcesz w końcu nauczyć się skakać do wody i nurkować w głębinach oceanu. Jeśli odpowiedziałeś tak na którekolwiek z tych pytań, te zajęcia są dla Ciebie. Zapisz się teraz i naucz się pływać pod okiem instruktora. Nawet jeśli masz już pewne doświadczenie, dobrze będzie zacząć od podstaw i skupić się na wypracowaniu dobrych nawyków i techniki. Każda lekcja kosztuje 5 simolonów i tu mamy 2 godziny, jak widzicie, chyba będzie, czekajcie, na czerwono to zwolna? Nie pamiętam nigdy. Za 3 dni, o nie, także musimy sobie troszkę poczekać. O, podjęta kariera, lekcje pływania, no bo to jest, wiecie, jako kariera, ale ja do Was wrócę do momentu, w momencie, w którym będziemy się po prostu udawać na lekcję. Jesteśmy na basenie, także ja już każę mojej simce sobie tutaj popływać, bo lekcje się zaczynają za chwilkę, także chodź, moja droga. I będziemy dostawać w ogóle nastrojniki, bo nie można na przykład od razu też, powiedzmy, skakać sobie z tych platform, tylko czy tutaj jest taka platforma? Tutaj nie ma akurat tej platformy, ale na przykład to jest w dodatku spotkajmy się do skoków. O, zdobyta umiejętność, jak widzicie, pływania. Super. I tutaj dostajemy sobie też nastrójnik. Ledwo się unosząc, ta simka dopiero zaczyna przygodę z pływaniem, więc bądź ostrożny i nie pozwól jej utonąć. I wiecie, ogólnie tych poziomów jest 5. I zawsze dostaje się wcześniej jeszcze nastrójnik, który informuje o tym, że jeśli nie wyjdzie za chwilę z basenu, to może po prostu się utonąć, że tak powiem, się utonąć. Po prostu może ta simka utonąć, wasz sim po prostu. Także warto mieć to, wiecie, gdzieś jednak na tej uwadze i po prostu tego pilnować, no bo ona ma pierwszy poziom, wiele za około godziny zaczynamy zajęcia, także bardzo fajnie. Wyślemy ją tam i zobaczymy, co się stanie, jak z nich wróci, czy będzie miała od razu awans na następny poziom, czy jak, bo muszę przyznać, że nie wiem. A też jest fajne to, że wiecie, i sprawność fizyczna, i pływanie rośnie od razu. Uwielbiam to.
Dobra, czekaj, czekaj, bo tu już powinnaś chyba iść. Jak aktywność się rozpoczyna za 2 dni? Przecież ona. Ej, coś mi się tu zbagowało. O. Widzicie, czy ona mi utonie teraz? Nie? Wejdźcie tu. Idź do pracy. Dobra, to idziesz do pracy, tylko patrzcie. Ach, tu musi być całkiem głęboko. Violet przypomina sobie wszystkie przerażające wspomnienia związane z byciem w wodzie. Nie ma ochoty ponownie znaleźć się w tej głębinie. I tutaj mamy strach, widmo przerażenia, obawa przed pływaniem. I tutaj jeszcze mamy woda. Nie, miłośnicy basenu sprytnie ignorują codzienne koszmary związane z korzystaniem z tych zbiorników. Chlor przeciekający, system ściekowy i naturalnie niebiesko-zielona barwa wody i co najgorsze, dryfujące rozmiękkie plastry i bandaże. Także chodź. A jak ty w ogóle tu wyglądasz? Patrzcie, jaka jest. Co ty tam widzisz w tej wodzie? No, to jest interesujące. I się boi się. Bardzo fajna w ogóle animacja tego takiego wystraszenia. Także my ją od razu sobie wyślemy. Niech ona leci, bo jest już spóźniona i to bardzo niefajnie. Gdzie ty w ogóle lecisz? Szkoda troszkę, że. Oj. Ej, tego się nie spodziewałam, a chciałam powiedzieć, szkoda, że ja nie mogę iść na te lekcje pływania. Ale chyba jednak mogę, ale dowiemy się za chwilę, bo w sumie tylko wiecie, tak pobieżnie przeczytałam o tym modzie i mówię, fajny jest. Chcę go wrzucić do odcinka i widzę, że ta część będzie dosyć dłuższa, ale wiecie, wolę wam te małe mody też tak konkretnie opowiedzieć, one dają coś więcej, bo to jest, ja bym to nazwała małym modem, ale mimo to jest fajny. Jak widzicie, idzie do pracy, ale coś tutaj nie wyszło kolejny raz, także ja już tutaj nie będę wnikać, jak to miało pójść. Nie dostaliśmy żadnego nastrojnika, czuję się troszkę oszukana, dlatego przejdźmy do następnego moda. Czwartą, co ja mówię, trzecią opcję wydaje mi się, że większość osób będzie kojarzyć, a mianowicie dzięki temu. A czekajcie, tu śpią dzieciaki. Czym one tam śpią? Nieważne, chodźcie zdrzemnąć. Mianowicie dzięki temu modowi, temu modu, znika nam piękna rzecz, a mianowicie przy spaniu chcemy już z siebie, że tak powiem, nie wydzielają zetek. W sensie nie ma tego zzz i tak dalej, co powiem wam, że mi się bardzo podoba. Wygląda estetycznie, jest to co prawda stary mod, ale stwierdziłam, że go tutaj wam dam, bo może nie wiecie, że taki istnieje. Jak wiecie, ktoś zaczyna grę, może nie wiedzieć. I naprawdę warto go mieć w swojej rozgrywce. Mówię, kurczę, powiem wam, że ja go sobie chyba sama zostawię na dłuższy okres, bo mówię, to jest coś pięknego, że tutaj już nie ma tych naszych literek. Teraz rzecz, na którą najbardziej ubolewam, że ona nie doszła w pierwszym pakiecie rozgrywki do The Sims 4, czyli do ucieczki w plener, a mianowicie śpiwory. Popatrzcie na to, jak to dobrze wygląda. Śpi. Jak widzicie, możecie schować do uposażenia, przyjąć nową bądź usiąść. Usiąść. Usiądź. Odpręż się, drzemka w rytmie disco. Naprawdę, powiem wam, żeby sobie nie wyobrażać, jak mi tego brakowało, ponieważ ucieczka w plener właśnie wydaje mi się, żeby była świetna. Świetną opcją, jeśli chodzi o właśnie takie śpiwory jasne. One nie działają idealnie, ale mi się wydaje, że to jest naprawdę fajna opcja. No wiecie, no nie jest, tak jak mówię, nie jest to idealna animacja i tak szkoda, że nie ma tych śpiworów, co były w trójce z dodatkiem Wymarzone podróże, bo tam były świetne. Może jeszcze kiedyś nam dodają, ale jeśli szukaliście czegoś podobnego, no to mi się wydaje, że będziecie zadowoleni. I następny mod jest bardzo fajny, którego mi też brakowało w grze, a mianowicie jak sobie tutaj klikniecie na po prostu Sima, też jest ważna informacja, bo on działa do Simów w tej samej kategorii wiekowej, czyli dzieciaki, dzieciak, nastolatek, nastolatek i tak dalej. Ale już wam mówię, o co tutaj dokładnie chodzi. Jak sobie klikniecie właśnie na przykład na dzieciaka, macie tutaj Piggyback Ride. Wiecie, co to jest, także chodź tutaj. Chodźcie, no. Patrzcie na to. Czy to nie jest piękne? Świetna to jest animacja, ona mi się tak podoba. Jest w ogóle różne animacje są, bo wiecie, Sim gdzieś może być cięższy i tak dalej. Jak nawet dostajemy tutaj nastrójnik 10 godzin, coś tu powinno być napisane, coś się nie pokazało. Niedobrze, czekajcie, spróbuję drugą.
Ona też ma pobudzona, a dziwne, bo tu powinno jeszcze być coś pisać, coś widocznie nie poszło w tym modzie, jak powinno, ale tam nastrójnik mnie najmniej obchodzi, interesuje mnie to, jak to wygląda, bo naprawdę wygląda świetnie, chodź jeszcze raz, pokaż, pokaż, pokaż. W ogóle bardzo płynnie, także za to też daję wielki plus, no bo w tym śpiworze nie wyglądała to świetnie, a tutaj jest naprawdę fajnie, podoba mi się. Także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że on Wam się podoba, że znaleźliście coś, czego szukaliście, albo coś, co stwierdzicie, że dołożycie do swojej gry. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za słuchanie mnie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa.